Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj przed nami latarka Wurko z TS-11 Mini. Zapraszam. Tak się prezentuje nasza latarka Wurko z TS-11 Mini. No, niby mini, ale jednak z takim dosyć sporym zapasem mocy, bo jak widzieliście na specyfikacji, ta latarka ma 2000 lumenów. Ta latarka to tak naprawdę taki malutki szperacz, który ma też możliwość przedłużenia tej jego całej wielkości, bo możemy sobie go odkręcić. Tutaj możemy odkręcić sobie tubę. Chwila. I w to miejsce możemy wsadzić większą tubę i wtedy zamiast ogniwa 18-350 możemy tutaj wsadzić ogniwo 18-650, co zdecydowanie wydłuży nam pracę tej latarki. Później zobaczycie sobie filmik, jak ona świeci, jakie ma tam te wszystkie swoje tryby i tak dalej. A przechodząc do samej latarki. Latarka wykonana z aluminium 6061. Latarka ma w sobie oprogramowanie Anduril 2. I dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z Andurilem, powiem tylko, że to jest dosyć trudne do ogarnięcia. Ogólnie używa się tego oprogramowania poprzez kliknięcia i przytrzymania przycisku. I tak samo, no nie wiem, żeby tam ustawić jakiś konkretny tryb, na przykład trzeba nacisnąć przycisk szybko 10 razy i 10 raz przytrzymać i wtedy dzieje się coś tam. No właśnie co? Możemy tutaj ustawić naprawdę całe mnóstwo różnych rzeczy. Ja sam przyznam się bez bicia, że wszystkich nie ogarnąłem, bo tutaj do tego stopnia, że możemy sobie zrobić tak, że dioda będzie nam mrugać tak, jakby była burza. Tak, można Andurilem takie oto rzeczy robić. Sam jestem w szoku tak naprawdę, co ten Anduril nam daje, jakie nam daje możliwości, ale jednocześnie sam tego jeszcze do końca nie ogarnąłem, bo ja wam pokażę tutaj zresztą. Mogliście sobie zobaczyć, ile tam jest opcji, możliwości, co tam dokładnie można zrobić. Ja sobie ogarnąłem kilka takich, w sumie nawet nie kilka, w sumie jeden czy dwa, takie najbardziej podstawowe, te, które mi najbardziej mnie interesują, które uważam, że są mi najpotrzebniejsze i takim najfajniejszym jest między innymi to. O, sobie wtedy kliknie, tak sobie mrugnie delikatnie na potwierdzenie tego, że coś właśnie w nim zrobiliśmy, ale to jeszcze nie jest to. Mi się mega podoba to. Teraz jak widzicie, w środku świeci się na czerwono, dodatkowo świeci się na czerwono przycisk. Nie dość, że jest to fajny bajer przy tym, jak robi się zdjęcia, ale ma to też swoje zastosowanie, bo kiedy jest... Teraz tak naprawdę latarka jest wyłączona. Ona po prostu na wyłączonym świeci się na czerwono i... No i okej. Okay. I ktoś powie, no to co, to chyba tylko taki bajer do zdjęć. No oprócz tego, że bajer do zdjęć, bo naprawdę wygląda to fajnie, to oprócz tego jeszcze, kiedy jesteśmy w terenie... nie wiem, jakieś namioty, coś tam i sobie ten tryb włączymy, no to tak naprawdę dzięki temu łatwiej nam będzie znaleźć latarkę, jeśli ją gdzieś położymy. Jeśli akurat nie wsadzimy jej do kieszeni, tylko postanowimy se, a tu se na tym pieńku se położę i zaraz po ciebie wrócę. O, a latarka ci gdzieś ucieknie se gdzieś, poleci se gdzieś. I se myślisz, kurde, gdzie ja odłożyłem mojego wurkosa? No już będzie go widać, bo będzie się jarzył na czerwono. To w ogóle nie jedyny kolor, jaki można ustawić, co wam też zresztą postaram się pokazać. Zmienimy sobie troszeczkę światełko, żeby może nam o aż tak nie świeciło i teraz będzie to widać dużo, dużo lepiej. Widzicie, jak to świeci? Dosyć mocno. Teraz zobaczmy sobie inne kolory. Widzicie, teraz przytrzymuję i kolor, który nas interesuje, jak puszczę przycisk, to na tym zostanie, na tym trybie. No jak widzicie, jest ich całkiem sporo. O, zostawmy sobie na takim niebieskim. I teraz, kiedy... Teraz latarka jest tak naprawdę włączona. O, widzicie? I ona się teraz na ten nasz ustawiony niebieski kolor nie świeci. Ale gdy tylko ją wyłączę... Pstryk. Naprawdę, no jeśli ktoś lubi gadżeciarstwo, to Anduril daje nam naprawdę całe mnóstwo różnych opcji, co tak naprawdę z tą latarką możemy zrobić. Od właśnie tego motywu burzy, o którym wspominałem, po chociażby to,
I tam jeszcze cała masa różnych innych rzeczy, których, jak mówię, jeszcze do końca nie ogarnąłem. Poza tym warto by też zaznaczyć, że ja specjalistą akurat od latarek nie jestem. Jestem zwykłym użytkownikiem i opisuję to, co widzę, ale jednocześnie każdy z nas gdzieś tam tą latarkę nosi, na różne rzeczy zwraca uwagę, coś by chciał wiedzieć. Latarka jest na diodzie SFT40 LED w kolorze od 6000 do 6500K. Zastanawia mnie tylko, dlaczego aż taki rozstrzał między 6000 a 6500K. Czy producent daje sobie takie widełki, jaki konkretnie będzie kolor? Tutaj prawdopodobnie trzeba by to światło zmierzyć jakimś specjalistycznym urządzeniem, ale czegoś takiego nie posiadam. Możemy ją ładować poprzez wejście USB-C, które znajduje się tutaj z tyłu, albo możemy po prostu... Wyłączmy ją sobie teraz. O, mrugnęła. No widzicie? To jakiś kolejny tryb przeszła. Takie miganie. Też fajnie właśnie, jakby gdzieś nam się zapodziała w terenie, to też na pewno takie mruganie spowoduje, że łatwiej ją znajdziemy, ale to też sobie wyłączmy. Klik, dobra. I teraz jest kompletnie wyłączona. Możemy ją ładować właśnie poprzez USB-C, albo po prostu odkręcić dupkie, że tak powiem. I pstryk, mamy w środku takie oto ogniwo 18350. Swoją drogą, co warto zaznaczyć, bo ja na przykład się o tym dowiedziałem dopiero niedawno, myślałem, że to są po prostu jakieś konkretne oznaczenia danych ogniw, tak jak w tym przypadku 18350. Co się okazuje, a o czym nie wiedziałem, pojęcia o tym nie miałem. Okazuje się, że oznaczenie 18350 nawiązuje do tego, że pierwsze dwie cyferki, czyli 18, to średnica ogniwa, a 350 to jego długość. Jezu, jakie proste. W życiu bym na to nie wpadł, że to konkretnie o to chodzi. Myślałem, że to są, wiecie, jakieś tam oznaczenie, bo pan inżynier po prostu było to dnia 18, 350 dnia w roku i sobie wymyślił, o, to nazwiemy 18, 350. Jakby pojęcia nie miałem, o co to może chodzić. I dopiero ostatnio się dowiedziałem. Znajomy Adaś mi taki napisał. Pozdrawiam cię, Adasiu. Ciekawi mnie, czym jeszcze mnie zaskoczysz. Dobra. Także, tak ona się prezentuje. W specyfikacji było, ale powiem. Bez ogniwa 92 gramy, z ogniwem 114 gramów. I świeci mocno. A jak świeci? Głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Latarka Wurkos będzie. A więc tak świeci. Sprawdźmy sobie tylko. Teraz mamy na maksimum. Teraz mamy na totalne minimum. Wtedy ona się tak tylko i wyłącznie delikatnie jarzy. Tutaj w kamerze widzicie to dosyć mocno. W rzeczywistości ona świeci sobie tak ledwo, ledwo. Dobra, teraz lećmy sobie po kolei. I jasność jest... No, kamera troszeczkę zakłamuje. Nie jest aż tak jasno. Ale jest na pewno światło jest intensywne. Włączmy sobie teraz tryb turbo, czyli dwa kliki i wygląda to w ten sposób. Nie wiem, czy widzicie tam w tle, o, tam sobie stoi krzyż w polu. Tutaj Wam podam z boku, postaram się to sprawdzić na necie, jaka jest dokładnie odległość od mojego punktu do tego miejsca, żebyście wiedzieli, jak daleko ona świeci. No świeci naprawdę mocno, ale świeci tak, że naprawdę wszystko możemy sobie w tej ciemności sprawdzić. I teraz znowu zmniejszymy sobie do minimum. Wyszliśmy z trybu turbo przede wszystkim. Latarka nam się przy okazji troszeczkę nagrzała. Jest też dosyć chłodno na dworze, bo teraz tylko nie wiem, kto oszukuje, bo termometr w aucie pokazał mi 8 stopni, a w domu około 2, więc ktoś kłamie. Ale dobra, rozświetlimy sobie jeszcze raz. Włączamy sobie tryb maksymalny, ale bez turbo. I jest tak. Jak mówię, mam wrażenie, że kamera troszeczkę zakłamuje. Tak jak mówię, nie jest aż tak jasno. Jednak gdzieś tam to oko kamery troszeczkę nam to wzmacnia. Ale jest tak, jest naprawdę nieźle. Jak na mimo wszystko tak małą latarkę, uważam, że jasność jest aż nazbyt zadowalająca, bo naprawdę wszystko widać bardzo, bardzo fajnie. Dodatkowo ten właśnie tryb turbo, który świeci naprawdę, naprawdę przyjemnie.
Też musicie wybaczyć jakość tego nagrania, bo jednak kręcone telefonem będzie trzeba chyba zmienić sprzęt do tego typu nagrań. Ale możemy sobie naprawdę wszystko oświetlić, ale jednocześnie możemy sobie też ogrzać rękę, bo latarka dosyć, nie to, że parzy, ale czuć temperaturkę. Teraz ją całkiem wyłączyliśmy. To jest w ogóle ciekawe też to, że zostawiłem sobie ją w takim momencie, mogę ją teraz wyłączyć, znowu ją włączam i ona wraca do tego samego ustawienia, co jest akurat bardzo ciekawe. Także to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o latarce Wurkos. Ja oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do kliknięcia łapki w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Pamiętajcie też, żeby wpaść tam na moje wszystkie inne social media. A my jak zwykle widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!